Zdrowia dla wszystkich tych, którzy są zdrowi, żeby byli zdrowi. No, Trump, subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, Trump miał dzisiaj przemówienie. No, ogólnie rzecz biorąc, Ameryka się troszeczkę tak zamyka, blokuje. Szkoły zamykają, wszelakie spotkania zamykają. No, co można, to zamykają. W pracy mówią, żeby pracować z domu jak można. No, 30-40% ludzi może. Mówią, że jeżeli ktoś w rodzinie ma, czy dzieci ma jakieś problemy chorobowe, tam ich koledzy, koleżanki, to żeby zostać w domu. Proponują, żeby brać chorobowe. No, każdy w Ameryce, co pracuje i ma ubezpieczenie i w miarę normalną pracę, no to ma około 8 dni chorobowych. Proponują dodatkowe 3 dni chorobowe. No, można brać też wakacje, można brać też bezpłatne wakacje. Ludzie mają 3-4, czasami 5 tygodni. No, także sugerują jednak, żeby nie przychodzić w pracy sprzątają ludzie odpowiedzialni za to, czyszczą klamki, nie klamki. No, normalne takie rzeczy, które każdy może sobie pomyśleć, żeby to się nie rozprzestrzeniało. Sugerują siedzieć dalej, rozmawiać dalej, nie chodzić do sklepów. W sklepach jest, no, na razie to nie ma bitwy o mięso czy o jedzenie. Były bitwy o środki czystości. Jedzenia na razie nie brakuje. No, ale Trump wyszedł, no, i powiedział, że trzeba coś zrobić. No i akcje na giełdzie poleciały znowu. Najwięcej tam od 1987 roku. No, ale to najgorsze jest to, że przez ostatni tydzień spadały. Także przez ostatni tydzień, jeżeli ktoś widział, że mu na koncie oszczędnościowym, emerytalnym stracił 20, 30, 50 czy 100 tysięcy, no to później się dziwił, że mu znowu wróciło 10, 20, 30 czy 50 czy 100 tysięcy. Także to te skoki są nieprawdopodobne. No, nie ma się co martwić, no bo trzeba zrozumieć, jeżeli ktoś nie ma konta oszczędnościowego, no to trzeba zrozumieć, że te konta emerytalne, no to są ilości akcji. Także powiedzmy, ma się 100 akcji, czy 1000 akcji, czy 1000 akcji. No i one kiedyś były, powiedzmy, po 1000 dolarów, a teraz są po 800 dolarów. No i później te 1000 akcji nie zmienia się, tylko ta cena umowna w sumie, tak? No bo to jest cena skupna i sprzedaży. Te wszystkie ruchy tektoniczne, to te pieniądze nie wyparowywują. One po prostu są na dzień dzisiejszy warte tyle, wczoraj były tyle, a pojutrze mogą być tyle. Tak, także kiedy ludzie mówią, że forsa wyparowywuje, no to nie wyparowywuje. To ta ilość akcji, która była, to jest. No i Trump zaprosił na spotkanie, zaprosił ludzi z Walmartu, zaprosił ludzi z Target. To są takie wielkie sieci sklepowe, no to obroty mają milionowe, trylionowe. No i właśnie powiedział, że zaprosił ich, że oni po prostu będą współdziałali w tym zwalczaniu tej całego koronawirusa. Medycynę, jedzenie i tak dalej. No ale co najważniejsze, to wziął ludzi z FDA, czyli ludzie z Federal Drug Administration. No i w ciągu tygodnia zezwolenia na najróżniejsze tam szczepionki, które normalnie urzędowo, państwowo, prawniczo i tak dalej by zajmowało to miesiące, jak nie lata, no to teraz przepchnęli to wszystko, produkcja się zaczyna. Powiedział, że Google tam zaczynają pracować na najróżniejszymi rozwiązaniami informacyjnymi i tak dalej, no i akcje poszybowały w górę. No naukowcy działają nad tym koronawirusem. No koronawirus, no to każde te testy gryp, czy te świńskie, czy te hiszpanki, czy sarsy, nie sarsy, no to one wszystkie są koronawirus, no bo to jak się popatrzy pod mikroskopem, to jest takie kółeczko, no i ma takie korony, no. Także teraz się to nazwało, to teraz już nie nazywają koronawirus Chin, czy nie nazywają z Wuhan. Chińczycy bardzo się obrażają, no
przez całe dziesiątki lat się nazywała Hiszpanka, a teraz już nie może być Chinka, tak? No, Chińczycy mają jednak tego bata na ludzi. No i dużo tych naukowców jednak walczy, żeby znaleźć te szczepionki. No ale to jest tylko teraz pytanie, czy to mamy kryzys medyczny i leczniczy, czy mamy kryzys medyczny systemu leczniczego? No bo wygląda na to, że jednak jest bardziej system medyczny niż sama sytuacja medyczna. Jakby popatrzeć na najróżniejsze te epidemie i na różne klęski żywiołowe, no to te klęski żywiołowe bardzo często pochodzą przez to, jeżeli są jakieś, powiedzmy, potopy, niepotopy, no to skąd to się bierze? No, rezultat to jest taki, że ktoś gdzieś komuś dał zezwolenie na budowę w strefach powodziowych, ktoś gdzieś nie przewidział albo nie zapłacił, nie zrobił jakichś tam przeciwpowodziowych i tak dalej, i tak dalej. To są, powiedzmy, ludzkie decyzje. Głód tak samo nie jest spowodowany tam jakoś lokalnie, że coś przestanie rosnąć, tylko dlatego, że jest politycznie popieprzony ten handel, który mógłby być, no i dystrybucja, która mogłaby być. Także to są wszystkie błędy, powiedzmy, ludzkie, przewidywalne, wyliczalne, sprawdzone historycznie. No, ludzie konserwatywni, no to wiedzą, co się działo w przeszłości, patrzą się na pomyłki, no i reperują. Socjaliści, czyli postępowi, zawsze mają jakieś tam rozwiązania teoretyczne, które w praktyce się nie sprawdzają. I to jest ta dramatyczna różnica. Socjaliści na lewicy po prostu mają teorię, a konserwatyści mają praktykę. No i to jest to. I teraz ta koronawirus, no to wiadomo, czy to jest... To wiadomo, że do pewnego stopnia można to leczyć i jakoś unormować, no ale jakie to jest to leczenie? No i teraz widać najbardziej to wszystko we Włoszech. We Włoszech. Dlaczego we Włoszech? No bo tam, gdzie to wszystko cała ta uderzyło, no to doktorzy wiedzą jak potraktować ludzi w najbardziej takich dramatycznych sytuacjach, ale tam jeden na tysiąc, jeden na milion i coś takiego, no to wkładają ich tam w respiratory, tam najróżniejsze oddziały takiej wysokiej opieki i tak dalej, i tak dalej, ale przy tej ilości tych pacjentów, to co się stało, no to Włosi nie mają wystarczająco nawet lekarzy, żeby to wszystko jakoś skontrolować. Pacjenci łażą po korytarzach, charczą, czekają na łóżka, chorzy tacy na wpół wyleczeni są wykopywani i od razu wyganiani do domu przez drzwi, jak szybko to jest możliwe. Wykończeni lekarze, pielęgniarki, oni tam nawet nie mają się czasu podrapać po tyłku. No i bardzo często też sami są chorzy. I jaki to jest rezultat? Czy to jest rezultat, że po prostu paru Chińczyków przyjechało do Włoch i zaatakowało i się to rozprzestrzeniło? Czy to jest cały ten system leczniczy włoski? No i wygląda na to, że to jest jednak system leczniczy włoski. Włosi są dużo do tyłu pod względem opieki lekarskiej, takiej przewlekłej opieki lekarskiej, czyli łóżka, czyli ktoś, kto tam musi spędzić więcej niż 7 dni. We Włoszech mają 2620 łóżek na milion obywateli, no to jest, to są dane z organizacji
współpracy tam ekonomicznej i tak dalej. W Niemczech jest to 6060 łóżek na milion, także to jest sporo. We Francji jest 3150 łóżek na milion, w Holandii 3000 łóżek na milion, także że to są spore różnice. We Włoszech wydają na obywatela $913 na te długoterminowe, powiedzmy, leczenie i opiekę. We Francji $1300, we Włoszech 1500, a w Ameryce wydają $1750, czyli w Ameryce wydają najwięcej w sumie na te dłuższoterminowe, powiedzmy, opiekę lekarską. W Wielkiej Brytanii to już jest w ogóle dużo gorzej. Tam po prostu jest, też wygląda na to, że makabra. Oni wydają $900 na obywatela, na te przewlekłe leczenie. Brytyjczycy nie rozróżniają łóżek szpitalnych na przewlekłe leczenie i na normalne leczenie, ale we Włoszech jest 8000 łóżek na milion obywateli, we Francji jest 6000 łóżek, we Włoszech jest tylko 3180 łóżek na milion, a w Wielkiej Brytanii na milion jest 2540 łóżek. Także to są makabrycznie duże różnice. I jako rezultat, no to te wszystkie państwo, czy urzędnicy, czy politycy zaadoptowali taką politykę, że po prostu ten koronawirus, no to jest jak jest, tam nie za bardzo można to ograniczyć, czy zlikwidować, no i trzeba to wszystko jakoś przesunąć, może samo to się jakoś wyleczy. No a dlaczego? Bo ten narodowy system leczniczy to jeszcze nie powstał po zimie, no bo zimą, kiedy jest zima, tak, to tak jak się mówi cold, czy tam przeziębienie, no to organizm jest troszeczkę słabszy i oni walczyli przez całą zimę z tymi problemami z płucami, z zapaleniem płuc, bronchitis, te najróżniejsze rzeczy. No i teraz 80% ludzi, którzy trafia w Wielkiej Brytanii na pogotowie, no to 80% ludzi czeka dłużej niż 4 godziny. To gorzej jest, bo w poprzednich latach czekali 84% czekało ponad 4 godziny. No i o co to chodzi? Skąd to się bierze, że są te problemy, tak? No to można by było spędzić dziesiątki godzin na to, no ale w Wielkiej Brytanii i we Włoszech, no cały ten system lekarski polega na państwie, polega na tych podatkach, na wysokich podatkach i na lecznictwie państwowym. Finansowanie całego systemu ubezpieczenia społecznego jest mniejsze we Francji i w Niemczech niż powiedzmy we Włoszech i w Anglii. W Anglii 80% wszystkich wydatków na lecznictwo jest w zasadzie z podatków, czy tam no, opłacane przez rząd. 74% jest opłacane we Włoszech, także to 3/4, czy prawie 80%. We Włoszech i we Francji oni polegają, czy tam jest to przymusowe ubezpieczenie społeczne, no i tam najróżniejsze, tam są subsydia i tak dalej, rządowe i tam zmuszanie tam rządowe, no ale to jednak państwo
finansowo płaci tam 6% w Niemczech, no i 5% we Francji, także to są mniejsze. W Ameryce, powiedzmy, jeżeli ktoś pracuje, no to ubezpieczenie płaci, ubezpieczenie dla rodziny, powiedzmy, pracownik, żona i dzieci, tam niezależnie ile dzieci jest, no to kosztuje mniej więcej od 20 do 24 tysięcy rocznie, z czego 20% płaci pracownik, czyli powiedzmy 20 tysięcy pracodawca, 4 tysiące pracownik, no ale to i tak jest około $12 na godzinę pracy. No i to tak to jest, tak, jest to taki system. No i cała ta koronawirus to w zasadzie przetestowało, pokazuje to, kto gdzie i jak jest ubezpieczony. No i teraz jest w Ameryce właśnie wszyscy ci socjaliści, teoretycy, komunista Bernie Sanders Piasecki, czy AOC, czyli Aleksandra Ocasio-Cortez, on portorykanka, taka socjalistka hardkorowa, no to ona właśnie krzyczy, że jedynie rząd musi się zająć ubezpieczeniem, zdrowie dla wszystkich, system dla wszystkich, wszystko musi być za darmo, rząd będzie umiał rozwiązywać. No i teraz jest problem taki, że ludzie po prostu naprawdę myślą, że państwo może pomóc. No ale czy to ma sens i nogi? No nie ma sensu ani rąk, ani nóg. Wygląda na właśnie na przykładzie tych czterech krajów. No w Ameryce to wszystko się też, mam nadzieję, wypali. Za 2, 3, 4 tygodnie to się wszystko tam wypali. Dojdzie do siebie. Trump ostrzegał, żeby powiedzmy nie wykupywać, nie składować jedzenia. Powiedział, że szczepionki, no to też powinni, szczepionki. Te testy na chorobę to powinni tylko brać ludzie, którzy mają jakieś prawdziwe powody, żeby podejrzewać, że mogli być gdzieś tam blisko zachorować, no i to się jakoś rozpadnie. No najważniejsze jest to, żeby w Chinach jednak przestali jadać te węże, które jadły nietoperze, no i żeby przestali zjadać egzotyczne zebry i jakieś inne lwy, czy cokolwiek im tam popadnie za ciężkie pieniądze. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do naciśnięcia do subskrypcji, dzwoneczek zinzin o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.